Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Z tej strony Krzysztof Wojczal i zapraszam na odcinek związany z polskimi interesami globalnymi, bo Polska takowe rzeczywiście posiada. A czy je obsługuje, o tym sobie jeszcze powiemy. A zanim przejdziemy do części merytorycznej, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za wsparcie, czy to poprzez lajkowanie, udostępnianie czy komentowanie tego rodzaju materiałów, co dobrze wpływa na statystyki i algorytmy YouTube'a, a także przede wszystkim za wsparcie finansowe, czy to poprzez Patronite, czy także przez przycisk Wesprzyj na YouTubie i zachęcam tych wszystkich, którzy doceniają materiały i merytorykę, które są tutaj zamieszczane. Do tego rodzaju wsparcia. A przechodząc do głównego tematu, bardzo dużo mówi się o tym, że Stany Zjednoczone posiadają jako hegemon czy imperium współczesne posiadają mocarstwo, posiadają globalne interesy, dbają o te globalne interesy i interweniują wszędzie tam, gdzie są one zagrożone. Dużo się mówi w tym kontekście także o Chinach, czy o Unii Europejskiej jako takiej, czy poszczególnych państwach Unii Europejskiej, oczywiście tych najsilniejszych, jak Francja, czy Niemcy. Natomiast mam wrażenie, że chyba dotąd nie wybrzmiało odpowiednio w debacie publicznej zdanie, czy też teza o tym, że Polska również posiada swoje globalne interesy. Problem jest tylko taki, że my tych interesów, Sami niestety nie obsługujemy, natomiast jesteśmy w tym zakresie bardzo mocno zależni od naszych partnerów czy też sojuszników, co nie zmienia faktu, że to, co się dzieje na świecie, również wpływa na nasz kraj, a więc w naszym interesie jest obserwowanie i odpowiednie reagowanie na wydarzenia, a także wspieranie naszych partnerów czy sojuszników w takim zakresie, w jakim sprzyja to właśnie naszej reakcji stanu. I o tych interesach globalnych dzisiaj chciałem z Państwem się zastanowić, z Państwem nad tymi interesami i kilka z nich wymienić. Przede wszystkim mamy kilka płaszczyzn, więc z pewnością na każdej z płaszczyzn Polska posiada jakieś interesy, czy to regionalne, czy właśnie już globalne. Natomiast mówimy o tej, o tym spektrum tych światowych interesów, Czyli obejmujących cały glob, a nie tylko region na przykład Europy Środkowej czy Środkowo Wschodniej. I jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, kwestie bezpieczeństwa w tej chwili chyba już nikt tego nie, nie podważa, są najważniejsze, bez bezpieczeństwa nie ma spokoju nie ma. Jest podwyższone ryzyko, co wpływa również na koszty gospodarki, samą gospodarkę jako taką i na wszystko inne w zasadzie. Także to bezpieczeństwo jest najważniejsze i w tym zakresie Polska nie realizuje samodzielnie swojej racji stanu. Na szczęście realizujemy to poprzez uczestnictwo w pakcie północnoatlantyckim. W sojuszu NATO, największym i najsilniejszym sojuszu, jaki kiedykolwiek powstał na globie, bo takie są też fakty, i w zakresie naszego bezpieczeństwa, również tych zagrożeń, przede wszystkim regionalnych dla nas, czyli zagrożeń płynących ze wschodu, z Rosji, trwająca wojna na Ukrainie, w tym całym zakresie my czujemy się bezpiecznie, ponieważ należymy do NATO. I wojska sojuszników stacjonują już w tej chwili w Polsce, i trzeba też jasno powiedzieć, że w, w momencie, kiedy od momentu, kiedy Amerykanie, jeszcze z czasów Donalda Trumpa, zdecydowali się na tą na początku rotacyjną obecność wojsk amerykańskich w Polsce, bo w tej chwili już można powiedzieć, że mamy stałe bazy, choćby dowództwo V korpusu. No, i w zasadzie już od wielu, wielu lat te wojska amerykańskie, które teoretycznie rotują się na naszym terytorium, no ciężko to nazwać obecnością czasową czy, czy okresową, czy krótkookresową, skoro Amerykanie, amerykańscy żołnierze już kilka lat tutaj rzeczywiście są i dbają o to, żeby nasze odstraszanie. Było dostatecznie wysokie i żeby Rosjanie czy Białorusini, Białorusini może trochę mniej, ale przede wszystkim Rosjanie, nie, nie przychodziło im do głowy nie przychodziły im do głowy żadne głupie pomysły w kontekście ewentualnego, ewentualnej agresji militarnej. Także to musi wybrzmieć. Po raz pierwszy w historii Polski, również tej historii obejmującej już uczestnictwo w NATO. Mamy w tej chwili e, wojska natowskie na swoim terytorium, które bronią naszej, e, na, naszej granicy. Także tego wcześniej nie było. W, przed Donaldem Trumpem należeliśmy do NATO, e, ale ta natowska obecność w Polsce ograniczała się do manewrów wojskowych na poligonach, e, które oczywiście były no, faktycznie takimi czasowymi, krótkookresowymi, na, na kilka tygodni. Taką krótko krótkookresową na kilka tygodni obecnością wojskową, natomiast no w całym roku no nic oprócz wojska polskiego tutaj w Polsce nie było. I to się zmieniło za Trumpa. Przepraszam. Także to musimy być tego świadomi, że naprawdę się bardzo dużo zmieniło w kwestii geopolitycznej, w kontekście również takiej strategii, Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, bo jest to bardzo, bardzo duża zmiana. Amerykanie w tej chwili dla nich jest standardem coś, co wcześniej było nie do pomyślenia i co było też przedmiotem pewnego rodzaju uzgodnień z Rosjanami, czyli uzgodnień dotyczących tego, że Polska ma być takim terytorium, z którego nie będzie płynęło zagrożenie dla Rosjan. Już w tej chwili tego nie ma, po prostu w zupełnie. Także w kwestiach bezpieczeństwa, nawet regionalnego, no zależymy od NATO. Czy to są nasze globalne już interesy? No na razie mówimy o tym, że no regionalnie jesteśmy zagrożeni, no i w, w kontekście tego zagrożenia regionalnego NATO jako no, pakt globalny, chociaż nie do końca również, bo w pakcie NATO jest również zapisany zasięg terytorialny sojuszu czy działań sojuszu. No i ten zasięg ogranicza się do regionu trans, transatlantyckiego, chociaż złamane zostały, złamana ta została zasada i NATO interweniowało choćby w Afganistanie. Natomiast co do zasady, rzeczywiście to też jest sojusz oparty na pewnego rodzaju regionie, ale nawet nie chodzi o te kwestie formalne, chodzi o kwestie faktyczne. Nasze bezpieczeństwo zależy od NATO, ale tak naprawdę zależy od postawy Stanów Zjednoczonych, które są w tym NATO liderem. Od Stanów Zjednoczonych, które mają najsilniejszą potęgę militarną w sojuszu, mają jako jedyni tego rodzaju możliwości, które są w stanie odstraszać Rosjan, zwłaszcza jeśli chodzi o arsenał jądrowy, ale i także siły konwencjonalne, i Amerykanie, którzy mają jako jedyni, również z tego powodu, że mają interesy globalne. Wolę przede wszystkim polityczną do tego, żeby bronić granic polskich. Wolę, której u niektórych sojuszników naszych z Europy czasami trudno dostrzec, u, u, innych, u innych można, natomiast niektórzy są w, tej, w tym zakresie bardzo mocno oszczędni w deklaracjach, słowach i czynach, nazwijmy to w ten sposób. No i jeśli nasze bezpieczeństwo zależne jest od tak NATO, jak przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, no to tu zaczynają się te interesy globalne, ponieważ sytuacja Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej wpływa na nasze bezpieczeństwo. Innymi słowy, gdyby Innymi słowy, każde zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i szerzej NATO, każde zagrożenie na całym globie odbija się również na, nasze na naszym bezpieczeństwie, na naszym poczuciu bezpieczeństwa i na naszych kalkulacjach i wpływa na nasze właśnie rachunki, jeśli chodzi o interesy, nawet tutaj regionalne, także. W tym kontekście, jeśli Rosję postrzegać jako zagrożenie, powiedzmy, regionalne z naszego punktu widzenia, to już te zagrożenia płynące z rywalizacji amerykańsko-chińskiej, czy zagrożenia płynące z rywalizacji irańsko-amerykańskiej, czy też z sytuacji na Bliskim Wschodzie, która to sytuacja no, w jakiś sposób wikła również Stany Zjednoczone, także militarnie, czy dotychczas, dotychczas tak było. No to każda z tych sytuacji, która, z tych wydarzeń, czy, czy tego układu bezpieczeństwa, czy każde ryzyko w tym układzie bezpieczeństwa zlokalizowane właśnie globalnie, czy to w Azji, na Dalekim Wschodzie, czy na, na Bliskim Wschodzie, wpływa na Stany Zjednoczone, co wpływa na, na bezpieczeństwo, czy poczucie bezpieczeństwa Polski. A więc w tym zakresie. Nasze interesy są jak najbardziej globalne. Również w kontekście bezpieczeństwa, nasza przynależność do Unii Europejskiej także zalicza się do pewnego rodzaju sojuszy bezpieczeństwa, nieformalnych, jeśli chodzi o tę płaszczyznę, chociaż być może niedługo się to zmieni. Zobaczymy. Natomiast to, co ja zawsze powtarzam i pisałem i rozwijałem to, uzasadniałem w swoich książkach, to, to że Unia Europejska nie powstała. Po to, żeby wszyscy mieli prosperity, wszyscy mieli tak samo równo, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, takie same warunki, i wszyscy się pięknie bogacili. Unia Europejska powstała z przyczyn bezpieczeństwa. To znaczy, Francuzi bali się, by nie było takiej sytuacji, w której Niemcy po raz trzeci nabiorą masy. Dozbroją się i znowu, znowu będą wywoływać wojnę na kontynencie europejskim, czego Francja co się raz mogłaby już nie przetrwać. Tak więc Francuzi postanowili związać wówczas jeszcze słabą, znacznie słabszą niż Francja, RFN, bo pamiętajmy, że RFN było podzielone, znaczy Niemcy były podzielone na RFN i NRD, no i to RFN było znacznie słabsze niż Francja. Było to państwo znajdujące się przez kilka lat pod okupacją, któremu konstytucję w zasadzie napisali okupanci z perspektywy Niemców. No i państwo bardzo mocno zależne politycznie również od Francji, bo Fra Francja była jednym z państw okupujących RFN, także po II wojnie. Także z tych perspektyw Francuzi. Em, jakby te początki geneza Unii Europejskiej wynikała właśnie i porozumienia francusko-niemieckie wynikały bardziej z kwestii bezpieczeństwa, a nie w idei budowania jakiejś wspólnoty, w której każdy ma równe takie same warunki do rozwoju i tych równych warunków do rozwoju w Unii Europejskiej nie ma, po, oczywiście. Każdy ze względu na swoją Każde państwo ze względu na swoją siłę i swój potencjał w jednych, czy w uwarunkowania, w jednych płaszczyznach otrzymuje przewagi na rynku europejskim, a na innym ma sytuację znacznie gorszą i przeważnie to te silniejsze państwa czerpią to, na czym im najbardziej zależy, czyli tania siła robocza z Europy Środkowej, już była masowa imigracja z całej Europy Środkowej, nie tylko z Polski na Zachód, no, również rynki zbytu dla tych dużych koncernów, których w Europie Środkowej nie było, z uwagi na to, że myśmy wszyscy zaczynali od zera w latach 90. Wchodziliśmy w kapitalizm od zera, czyli w kapitalizmie nie było kapitału. Oprócz tego zagranicznego, który mógł tutaj wejść, czuł się jak na promocjach, mógł wszystko wykupywać, zwłaszcza że waluta nasza była bardzo słaba. Czy regionalne waluty były bardzo słabe, waluty zachodnie były bardzo mocne, koncerny zachodnie były nie wiem, bardzo bogate, e, i to wszystko rodziło pewnego rodzaju przewagi. E, no, ale jakby nie o tym jest ten e, materiał. Generalnie chodzi o to, że Unia Europejska, również dla nas z perspektywy Polski i z perspektywy 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, e, to również e, było e, podyktowane pewnego rodzaju z względami bezpieczeństwa. Z względami bezpieczeństwa w zakresie w jakiś sposób ujarzmienia naszego zachodniego sąsiada. I to się poniekąd udało, chociaż oczywiście Niemcy dalej grały na swoje interesy, w których było osłabianie Polski, przejmowanie nad Polską jak największej kontroli, jak największej, Przewagi, zwłaszcza na gruncie gospodarczym, ale również politycznym. Natomiast, natomiast już mamy ten płaszcz ochronny w postaci Unii Europejskiej i NATO, również dzięki któremu w tej chwili fantazje o tym, że Niemcy mogłyby nas zaatakować, czy mogłyby prowadzić jakąś agresywną politykę, nakładać cła na nasze produkty, czy uderzać w naszą gospodarkę celowo to wszystko na razie jest. W kwestiach zupełnie nierealistycznych fantazji, na całe szczęście. I w tym kontekście Unia Europejska również realizuje nasze, nasze interesy w zakresie bezpieczeństwa, no ale Unia Europejska jako całość, do której my też należymy, jesteśmy ich. Jej członkiem, więc jeśli mówimy o Unii Europejskiej, to mówimy również po części o Polsce. Unia Europejska jako całość posiada interesy globalne, handluje ze Stanami Zjednoczonymi, handluje z Chinami, handluje z Afryką Północną i z Bliskim Wschodem. W zasadzie to, co się dzieje gdziekolwiek na świecie, ma już implikacje na terytorium kontynentu europejskiego. A w związku z czym my również borykamy się ze wszelkiego rodzaju problemami, z którymi boryka się Unia Europejska. Nas też one dotyczą. No i w tym kontekście, jeśli chodzi o zagrożenia, zagrożeniem jest oczywiście Rosja, która jest zagrożeniem nie tylko dla NATO, ale i dla samej Unii Europejskiej jako takiej. Zagrożeniem gospodarczym są Chiny. Zagrożeniem może być właśnie ewentualne napięcie, eskalacja napięcia na linii Stany Zjednoczone-Chiny co nie będzie bez wpływu na Unię Europejską. Również w kontekście Europy niezwykle istotne jest to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, a także w Afryce Północnej, ponieważ w Europie, Europa nie posiada wystarczających ilości złóż gazu, a przede wszystkim ropy naftowej, bo gaz jeszcze jest na Morzu Północnym i to pozwala zagospodarować potrzeby niektórych państw, takich jak Norwegia, Wielka Brytania, Również w tej chwili w dużej części Polska dzięki Baltic Pipe. No ale trzeba, trzeba pamiętać o tym, że jednak ropę importujemy, czy to jak, jako Europejczycy, czy to z Afryki Północnej, co skąd głównie ropa trafia do Francji i do Włoszech, ale także na, jeśli chodzi o Bliski Wschód. I teraz to, co tam się dzieje, ma ogromne implikacje. Na bezpieczeństwo Unii Europejskiej, jeśli Unia Europejska z tego powodu będzie tracić, no to wówczas polskie interesy również. Także w zakresie bezpieczeństwa to, to mamy tutaj jakby to przełożenie na sytuację globalną poprzez te instytucje międzynarodowe, do których należymy, czyli na to Unia, Unia Europejska, ale Polska posiada jeszcze swoje własne, prywatne interesy globalne na pozostałych płaszczyznach nie tylko na płaszczyźnie bezpieczeństwa, tak więc i tu już bardzo, bardzo to jest bezpośrednio, bezpośrednie jest przełożenie. Na przykład Polska wraz z wygaszeniem importu gazu, ropy, a już w ostatnim czasie nawet węgla ze wschodu z rynku rosyjskiego, zaczęła importować bardzo dużo LNG ze Stanów Zjednoczonych, a także ropy. I importujemy bardzo dużo ropy z Bliskiego Wschodu właśnie, jak również i gaz. Także to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie bezpośrednio może dotyczyć naszej gospodarki już bezpośredników takich jak Unia Europejska. Również to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i to, na ile oni są w stanie zwiększać czy utrzymywać podaż własnej, własnych surowców energetycznych, również oddziałuje na nas. A pamiętajmy, że gdyby przyszło do jakichś działań wojennych, no to popyt, sam amerykański popyt na gaz i ropę znacznie by się zwiększył, co mogłoby nas narazić na to, że nie starczyłoby tych surowców dla nas. Również ściągamy z Afryki, z RPA, surowce energetyczne takie jak węgiel. Także widzicie Państwo, że w zakresie energetycznym nasze interesy są globalne. Następnie mamy kwestie związane z, z handlem, z eksportem, przede wszystkim, czyli kwestiami, na których zarabiamy. No i nasz eksport i nasza produkcja, czyli te nasze montownie, które też eksportują, to wszystko jest głównie do Unii Europejskiej. W 90 prawie że procentach eksportujemy do Unii Europejskiej. Więc tutaj znowu jest to przełożenie takie pośrednie, czyli to, jeśli coś wpływa źle na naszych odbiorców, naszych kontrahentów, no to wówczas i co wpływa źle na tyle, że oni zmniejszą zapotrzebowanie na, na, na produkty produkowane na terenie polski, niekoniecznie polskie, no to wówczas uderza to w naszą gospodarkę, więc mamy w tym zakresie również interesy takie pośrednie, no i mamy jeszcze bezpośrednie. Interesy globalne w imporcie, ponieważ importujemy, jak już wcześniej mówiłem, ze Stanów Zjednoczonych surowce energetyczne, ale importujemy na drugim miejscu po Unii Europejskiej, a konkretnie po Niemcach. Jeśli chodzi o import, znajdują się Chiny, także w zakresie łańcucha dostaw, jeśli w Chinach zabraknie, czy jeśli Chiny przestaną wysyłać, czy z jakichś powodów politycznych nie będzie można z Chin transferować towarów tutaj do Polski, no to będziemy mieli problem. Tak więc, znowu, w zakresie handlu posiadamy bezpośrednie interesy globalne. Mamy jeszcze oczywiście technologię. Technologię ściągamy z Unii Europejskiej ale i ze Stanów Zjednoczonych, ale także z Azji. Przykładem jest Korea Południowa, z której bierzemy technologię, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Czyli znów mamy Ameryka Północna, Daleki Wschód, Stary Kontynent. W zakresie technologii posiadamy interesy globalne. W zakresie eksploracji kosmosu, czy podboju, czy technologii kosmicznych, także jesteśmy uzależnieni od Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, czyli agencji Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także od choćby Elona Maska, którego firma SpaceX wynosi nasze satelity w kosmos, znaczy nasze, w naszych polskich spółek, albo spółek, które są przynajmniej po części, po części polskie. Także również nasz, nasz przemysł kosmiczny, który w tej chwili doskonale się rozwija, bardzo szybko i naprawdę tutaj będzie, będziemy mieli z tego pociechę. Jest zależny również w tym kontekście, między innymi tego, że Stany Zjednoczone, czyli interesy globalne. Czyli jak widzicie Państwo, Polska posiada interesy globalne, ale na żadnej z tych płaszczyzn, które wymieniłem, nie posiadamy możliwości samodzielnego Obsłużenia tych interesów, zabezpieczenia ich i sprawienia, że zewnętrzne ingerencje czy nieoczekiwane wydarzenia nam tych interesów nie popsują. Nie posiadamy do tego narzędzi. Takie narzędzia posiadają Stany Zjednoczone w wybranych dziedzinach, w wybranych płaszczyznach, w określonym zakresie, również państwa z zachodu, zachodu Europy, takie jak Zjednoczone Królestwo, jak Francja, jeszcze mniej, ale jednak wciąż posiadają pewnego rodzaju zasoby, czy Włosi, czy Niemcy, a nawet i także trochę Hiszpanie, natomiast Polacy tutaj, no niestety, zaraz powiem, jakie to są narzędzia, no niestety mamy ich, w zasadzie ich nie mamy, można powiedzieć. Także w kontekście interesów globalnych, jak widzicie Państwo, nasza sytuacja bardzo mocno zależy od tego, co się dzieje, i te wszystkie tematy, które są teraz takie gorące, na które, na które debatujemy od lat, czy to spór Chiny Stan Zjednoczone, czy rywalizacja gospodarcza Unia Europejska Chiny, czy te wszystkie konflikty regionalne na Bliskim Wschodzie, czy rewolucje w Afryce Północnej, to wszystko ma duże znaczenie. W kontekście naszych własnych polskich interesów. I teraz, jakie, jakie są narzędzia do tego, żeby yy, chociaż w jakimś stopniu te interesy można było jakoś zabezpieczyć yy, samodzielnie? I czy my te narzędzia yy, posiadamy? Przede wszystkim, no, jednym z takich narzędzi oczywiście jest, yy, są pieniądze. Pieniądze, przykładem na to są Stany Zjednoczone, które są największym importerem na świecie. Więc pieniądze mają, do, znaczy Stany Zjednoczone mają dolara. Ten dolar jest z różnych względów o tym może osobny odcinek, ale również o tym pisałem bardzo dużo w trzeciej dekadzie. Dlaczego tak jest? Ten dolar jest bardzo bardzo na świecie. Jednocześnie, tak jak mówiłem, Stany Zjednoczone są największym importerem, a więc największym konsumentem na świecie. Innymi słowy dają innym zarabiać. I to świadczy nie to, ile państwo produkuje i eksportuje, tylko to właśnie jak dużym jest konsumentem i daje innym zarabiać. To stanowi o tym, czy pa jak państwo jest potężne i jakie ma przełożenie międzynarodowe, bo w, tutaj w Polsce niektórzy lubią wprowadzać taką narrację, że Chiny są mocarstwem globalnym, wpływa globalnym, i z tego względu, że są największym producentem i eksporterem na świecie. To, że ktoś jest największym producentem i eksporterem na świecie, nie świadczy o tym, że ten ktoś jest najbogatszy, najpotężniejszy, ma największe wpływy tylko świadczy o tym, że ma najlepsze warunki do ustalenia produkcji czyli najtańsze koszty tej produkcji m.in. najtańszą siłę roboczą. A to, pokaz a to z kolei dowodzi, że dane państwo nie jest takie bogate, tylko wręcz jest właśnie, społeczeństwo jest dość biedne i dlatego są te koszty niskie. I tak jest w Chinach, gdzie, gdzie teraz już trochę jest u nich lepiej, ale jeszcze dwa lata temu PKB na jednego mieszkańca, uwzględniając partyt siły nabywczej pieniądza, był dwa razy mniejszy niż w Polsce. Także widzicie Państwo, to jednak z tych statystyk wynika, że dlatego Chiny są producentem, bo tam jest wciąż ubóstwo w dużej części społeczeństwa, dzięki czemu mogą sobie. Oczywiście tam to jest temat bardzo skomplikowany. Oni w tej chwili wchodzą w automatyzację i robotyzację przemysłu itd. itd. Ja o tym nakręcałem osobny odcinek, chyba godzinny. Dlaczego to też jest pewnego rodzaju pułapka dla Chińczyków? W skrócie tylko powiem, że no, roboty, maszyny nie konsumują, a więc jeśli nie płaci się im wynagrodzeń, a one nie kupują, no to wówczas nie buduje się wewnętrznego rynku. Także tak to wygląda. To jest też skomplikowany temat, ale w uproszczeniu, żebyście Państwo wiedzieli o co chodzi. Ci, którzy nie słuchali wcześniejszych moich materiałów, i um, tak, także, także jeśli chodzi o, o, o Stany Zjednoczone, to właśnie dlatego, że, że są największym importerem, to świadczy o tym, że dają innym zarabiać, mają kasę. E, mają kasę i dzięki temu, że dają innym zarabiać, to oni decydują, od kogo będą kupować, i to oni decydują o tym, kto na czym zarobi. I dlatego Chińczycy nie potrafią odpowiadać Amerykanom na amerykańskie cła i na amerykańskie restrykcje w zakresie przekazywania technologii. Bo to Amerykanie mają kasę i oni decydują, od kogo kupują i kto będzie zarabiał na, na nich. Także, także tak to wygląda. To jest jedno z narzędzi, właśnie kasa. Drugie z narzędzi globalnych. No i od razu można sobie odpowiedzieć, czy Polska posiada, posiada kasę i jest dużym konsumentem. No, nie jesteśmy jakimś ogromnym konsumentem, jeśli chodzi o rynek światowy. Z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Aczkolwiek jesteśmy większym konsumentem niż Federacja Rosyjska. I to już od chyba dwóch czy trzech lat Polska importuje w przeliczeniu dolary. Importuje towary o wartości większej niż Federacja Rosyjska, która ma 3,5 raza więcej mieszkańców. To jest 3,5 raza bardziej liczebny pod względem liczby konsumentów rynek, który jest mniej chłonny niż rynek polski. To o czym świadczy. Już nie mówię o tym, że polski rynek jest naprawdę świetnym rynkiem, z tego względu, że graniczymy z najbardziej chłonnym. Rynkiem niemieckim. To po pierwsze. Po drugie, Polska posiada dość zwarte granice. Dobrze skomunikowana jest wewnętrznie od jakiegoś czasu i łatwo dotrzeć do każdego z 37 milionów Polaków ze swoim produktem. Natomiast w Rosji. No nie ma tak lekko, to znaczy tam przestrzenie są tak olbrzymie, że trzeba transportować czasami produkty samolotami albo pociągami, co trwa całe tygodnie. Tak więc ten rynek jest znacznie, znacznie trudniejszy do obsługi, droższy i tak dalej, Co nie zmienia faktu, że Polska nie jest aż tak dużym konsumentem, żeby mogła sobie dyktować warunki, Różnego, różnego rodzaju państwom na całym świecie. Można być również, jednym z narzędzi może być również bycie montownią, czyli tą fabryką produkcyjną, tak jak Chiny. Oczywiście nie jest to tak, nie daje to takich możliwości politycznych, jak bycie tym największym konsumentem, tym przy kasie, ale w niektórych w niektórych branżach jeśli produkcja jest pewnego rodzaju zmonopolizowana przez dane państwo, no to wówczas rzeczywiście może ono dyktować warunki w jakimś tam sektorze, jednym konkretnym sektorze, w którym właśnie posiada monopol czy, czy bardzo dużą przewagę. I czy Polska jest tego rodzaju tego rodzaju producentem, no znowu niestety trzeba odpowiedzieć sobie jasno, że nie produkujemy żadnych wrażliwych niestety Produktów, towarów, które nie występowałyby gdzie indziej, których nie produkuje się gdzie indziej, i przy których Polska mogłaby powiedzieć: że Zakręcamy kurek, chyba że i tutaj stawiamy warunek nie ma takich, niestety, opcji. Nie wydobywamy również żadnych surowców energetycznych i nie eksportujemy co z kolei jest narzędziem. Czy było narzędziem Federacji Rosyjskiej? W tym zakresie również nie mamy takiego narzędzia do obsługi naszych globalnych albo nawet regionalnych interesów. Znów jest problem. Więc jakie my mamy możliwości, chociażby do tego, żeby zbudować narzędzia, bo ich po prostu w większości nie mamy. Jednym z narzędzi, które posiadamy już jest, o tym zapomniałem, jest oczywiście uczestnictwo w Unii Europejskiej. Jest to narzędzie, ponieważ rynek europejski jest najbardziej chłonny po Stanach Zjednoczonych, i, a w, dla niektórych klientów jest pierwszym, pierwszym najbardziej chłonnym rynkiem, na który chcą się dostać. I w tym zakresie, jeśli Unia Europejska nakłada cła, jak w, w przypadku na przykład samochodów chińskich. To każdy chce się do tego rynku dostać tylnymi drzwiami. Innymi słowy, chce otworzyć fabryki swoich produktów na starym kontynencie. I to jest nasze narzędzie gospodarcze do realizowania globalnych interesów, to znaczy my możemy tą furtkę uchylać. I co ciekawe, to nie jest działanie przeciwko Unii Europejskiej, albo może inaczej, to jest działanie przeciwko Unii Europejskiej. Problem jest tylko taki, że wszyscy to robią. Francuzi to robią, Niemcy to robią, Hiszpanie to robią i tylko frajerzy by tego nie robili. Skoro każdy chce zarabiać na tym, żeby otwierać produkcję chińskich elektryków w Europie, więc powinniśmy szybko załatwić temat Izery i e, kilka innych przy okazji i uprzedzić Hiszpanów choćby, którzy konkurują z nami o inwestycje o inwestycje chińskie. Mało tego, biorą na to środki z dotacji unijnych. Tak samo zresztą my chcieliśmy zrobić, tylko teraz ten rząd to w kontekście Izery. Był taki plan, przynajmniej tak wynika z działań dotychczasowych, bo tego nikt formalnie przecież nie powiedział. Ale plan był taki, żeby budowę polskich fabryk samochodów elektrycznych opartych o licencje chińskie. Żeby dotowała to Unia Europejska z dotacji, przeznaczanych na no właśnie tą transformację w motoryzacji, jeśli chodzi o, o to, żeby przychodzić na samochody elektryczne z samochodów spalinowych. No, obecny rząd zrobił tak, że ta część dotacji przydzielanej, która jest bezwrotna, zamienił to na pożyczkę. Czyli innymi słowy, jeśli Izera będzie dalej kontynuować projekt, no to będzie musiała pożyczyć pieniądze, co jest moim zdaniem bez sensu, bo gdyby udziałowcem w wizerze byli na przykład byliby tam Chińczycy, no to rzeczywiście lepiej udzielić pożyczki. No ale jeśli 100% udziału wizerze no, mają spółki kontrolowane przez państwo, no to jaką Kontrolowana przez państwo spółka ma oddawać pieniądze później do Unii Europejskiej, to lepiej je wziąć po prostu. No, ale to jest jakby zupełnie inny temat. W każdym razie w każdym razie to jest nasze narzędzie i pytanie jest, czy my z niego skorzystamy tak, jak korzystają z niego inni. Na przykład Francuzi, którzy, w których francuska, francuski koncern samochodowy podpisał z chińskim koncernem samochodowym umowę na to, że będą produkowali elektryki w Tychach. Czyli Francuzi umówili się z Chińczykami, wpuszczając ich do Unii Europejskiej, że będą korzystać z polskiej, tańszej siły roboczej, dzięki czemu będą mogli produkować tańsze jeszcze elektryki, które będą konkurować oczywiście z ewentualnie z polskimi elektrykami produkowanymi w Polsce. Także generalnie, jak widzicie Państwo, każdy chce każdego zrobić na dużą kasę. I tylko frajerzy, tacy, mam nadzieję, że nie my, e Pozwalają na to, żeby inni wykorzystywali warunki w danym kraju do tego, żeby budować, zarabiać i jeszcze czerpać dotacje z Unii. To jest hit po prostu. Mam nadzieję, że i w tym zakresie tutaj jednak rząd będzie kontynuował dzieło poprzedników. Zwłaszcza, że bardzo dużo tematów zostało już dogranych. A Chińczycy czekają, bo u nas są lepsze zasoby zwrotu niż w Hiszpanii. No ale jeśli w Polsce nie zostaną podjęte odpowiednie decyzje, a my sobie sami rozpisaliśmy tak perspektywę dotacji unijnych, że mamy pewne terminy, z którymi musimy się wyrobić i możemy się z nimi nie wyrobić i nie dostajemy wtedy żadnej dotacji na tą fabrykę. No a Hiszpanie sobie te dotacje załatwią, po prostu. Także, także tak to wygląda. No ale wracając już do tych narzędzi globalnych, drodzy Państwo, bo ja tak wchodzę w tę dygresję, jest już 35 minut, ten materiał miał, miał, być, miał trwać pół godziny. E, oczywiście, innymi narzędziami do obsługi interesów globalnych e, są te związane z potęgą militarną. E, przede wszystkim, jeśli mamy do czynienia z tymi globalnymi e, zasięgami, no to. Mowa jest tutaj o marynarce wojennej, lotnictwie i ewentualnie lądowych siłach ekspedycyjnych. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie: jak wygląda nasza marynarka wojenna? Nie wygląda. Całe szczęście, że budujemy mieczniki, przy których było tyle sprzeciwów. No, ale jeszcze jest dużo do zrobienia. Lotnictwo to współpracuje w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej, ale mamy go po prostu za mało, żeby Polska samodzielnie wysyłała jakieś misje lotnicze do, do państw trzecich, samodzielnie bez współpracy z Amerykanami czy z NATO. No, i jeszcze mamy takie narzędzie w postaci sił ekspedycyjnych, sił ekspedycyjnych, które posiadamy posiadamy, choćby w, choćby w postaci naszych brygad aeromobilnych 6-25 Brygady. Także w tym zakresie rzeczywiście moglibyśmy używać ich jako narzędzia politycznego do obsługi naszych globalnych interesów. Pytanie jest, czy my mamy na to pomysł, bo od kilku lat tego nie robimy, w zasadzie od zawsze tego nie robimy i raczej realizowaliśmy się, dopisywaliśmy do tych, do tych inicjatyw, jeśli chodzi o ONZ, czy te międzynarodowe, czy też NATO. Natomiast raz, raz interweniowaliśmy jako Polska w, w Iraku służbami, czy siłami specjalnymi i marnarką wojenną, bo tam też okręt chyba Ksawery Czarni Czarni Czarnicki, tak? Również brał udział w operacji amerykańskiej czy amerykańsko-brytyjsko-polskiej na Irak. I w tym zakresie tutaj jakby mamy narzędzie, ale z niego nie do końca politycznie korzystamy. A moglibyśmy go wykorzystać na przykład do współpracy z Francją do współpracy z Francją, być może w zakresie Afryki. Jak już mówiłem, to co się dzieje w Afryce oddziałuje na Unię Europejską, oddziałuje na nasze bezpieczeństwo i w zasadzie współpraca z Francją na tym zakresie nie tylko realizowałaby nasze interesy, no bo jeśli my dajemy Francuzom pewne aktywa do gospodarowania właśnie w Afryce, no to Francuzi oczywiście oczekiwalibyśmy w zamian, żeby oni się zaangażowali bardziej na wschodnie flance NATO. To są wszystko takie rodzaje transakcyjne, takie pewnego rodzaju transakcyjne podejście do, no ale tak trzeba. A z drugiej strony, to właśnie realizowałoby nasze globalne, globalne interesy i oddziaływalibyśmy, oddziaływalibyśmy właśnie w sposób globalny. Także, także, także tak mniej więcej to się rysuje, kształtuje, i tak to wygląda. W zakresie oczywiście budowania potencjału sił zbrojnych, Polska jest w tej chwili. W budowie i za 10 lat ten potencjał będzie znacznie, znacznie większy, aczkolwiek również należy patrzeć na to, że no my musimy budować potencjał przede wszystkim do tego, żeby obronić się w regionie, żeby zbudować nasze bezpieczeństwo w regionie. Niemniej nie powinniśmy rezygnować z tych komponentów, które mogłyby mieć podwójne zastosowanie, czyli służyć nam i bezpośrednio do naszej obrony, czy odstraszania, i jednocześnie stanowiłyby narzędzie, Polityki do realizowania polskich interesów globalnych, które posiadamy. Czasami niestety, a czasami niestety, bo w zakresie tych interesów okazuje się, jak już Państwo pewnie zauważyliście, że my jesteśmy po prostu zależni na wielu płaszczyznach. Czyli, to, czyli te interesy nie polegają na tym, że my gdzieś zarabiamy, tylko my jesteśmy uzależnieni od jakiegoś regionu, od jakiegoś państwa, od jakichś dostaw. I to jest nasz główny problem i to chyba jest też materiał na, na inny temat, na inny odcinek, dlaczego tak jest i czy można by było zrobić w jakiejś przynajmniej płaszczyzna, czy w jakimś ograniczonym zakresie w taki sposób, żeby Polska posiadała te interesy globalne, które przynoszą nam zyski i korzyści, a nie, że tylko importujemy, ściągamy, bo potrzebujemy. No ale to jest, tak jak już mówiłem, odrębny temat. Być może go przygotuję, a na pewno będzie opisany w nowej książce. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Trochę nieco inny od tych z wydarzeń codziennych czy aktualnych. Czy opisu aktualnej sytuacji międzynarodowej, a raczej takie bardziej uniwersalne spektrum tematyczne, trochę ponadczasowe, przynajmniej ponad te tą perspektywę kilku lat. Także tak to wygląda w kontekście Polski. Polska, jeszcze raz powtórzmy, posiada globalne interesy. Jakie to są interesy, to już jest inna sprawa. I czy my ich obsługujemy, a czy raczej ich nie obsługujemy, to też jest odrębny temat. Tyle ode mnie. Jeszcze raz przypominam o subskrybowaniu, lajkowaniu, komentowaniu, a także wspieraniu kanału, czy to na Patreonie, czy poprzez przycisk Wesprzeń na YouTubie. I zapraszam Państwa na kolejne materiały w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam.